grupa powstańca, którą przygotowaliśmy, liczy 12 osób, najmłodszy jest uczeń Patryk Pawlak, ma 11 lat. Został szczegółowo przepytany z lekcji historii, gdzie to się wydarzyło w 1944 roku. Stroje, rekwizyty, broń, wszystko musieliśmy przygotować sami, już z od miesiąca się tym zajęliśmy. Stroje, mamy tutaj część mundurów Wojska Polskiego. Wzorowaliśmy się na starych fotografiach, na filmach archiwalnych. Mamy taki mały pododdział, mamy dwie sanitariuszki. Mamy tutaj karabiny, pistolety. Rozwieszamy na mieście ulotki. Są to plakaty z kotwicą Polski walczącej. Obwieszczenia i rozkazy wydane na dzień 1 sierpnia. Oprócz tego przy figurkach robimy sobie takie odczyty. Są to biografie płońszczon, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. I chciałem tutaj podziękować paniom z pracowni dokumentacji dziejów miasta Płońska. To one nam przygotowały te wszystkie materiały. No i dlatego wiemy, że nie tylko Warszawa, ale także płońszczanie pomagali w tym powstaniu. Bardzo dużo tych osób było. Chcielibyśmy, aby tutaj ludność płońska na chwilę się zatrzymała. Chwila refleksji, zadumy, żeby przypomniała sobie, czym było to powstanie, ile osób tam zginęło, ile osób przeżyło i potem było represjonowanych i katowanych w ubeckich więzieniach. No i to jest nasz cel taki. Jak płońszczanie reagują na was? No, bardzo pozytywnie. Wiele osób nam dziękowało, biło w brawa, zatrzymywali się, naprawdę kiwali głowami, aż miło się robiło. No, widać, że jest wielkie zaskoczenie, więc nie spodziewali się, że chyba zaspotkają taki patrol powstańczy na ulicach naszego miasta, a my tym bardziej się cieszymy.